Sobowtór z języka niemieckiego oznacza podwójnego wędrowca. Według wierzeń sobowtór to istota fikcyjna, duch bliźniak, często czarny charakter, mający zdolność pojawiania się w dwóch miejscach jednocześnie. Który z dzisiejszych duchów bliźniaków okaże się czarnym charakterem? Zobaczycie sami. Zapraszam Was na drugi już odcinek z serii 10 niesamowitych sobowtórów polskich youtuberów. Tak jak poprzednio, piszcie w komentarzach, którzy z nich są według Was najbardziej podobni, a jeśli znacie innych sobowtórów, czekam na Wasze propozycje na fanpage'u Planeta Faktów. Lecimy! Boxdel, lub też jak nazywa siebie na kanale, naczelny polski pogromca mitów, ma swojego sobowtóra w Wielkiej Brytanii. Jest nim 22-letni Julius Dean, podobnie jak Boxdel, osobowość internetowa, z ponad 6 milionami polubień na Facebooku i 200 tysiącami subskrypcji na YouTubie. Julius trudni się w prankach, iluzji i eksperymentach społecznych. W 2015 roku nadano mu nawet tytuł hollywoodzkiego magika, a to dzięki swoim licznym występom na imprezach z udziałem gwiazd. Jego podobieństwo do Boxdela jest według mnie oczywiste. Numer 9. A tutaj z kolei poszukiwacz, który według jednego z moich widzów podobny jest do Alvaro Solera, 26-letniego hiszpańskiego piosenkarza. Jego najpopularniejsze utwory wszyscy powinni doskonale znać, a już przynajmniej kojarzyć. Tak jak filmiki u poszukiwacza podbijają internet, tak piosenki Alvaro podbijają światowe listy przebojów. Na przykład Sofia, jeden z największych hitów minionego lata. Numer 8. Łukasz Bożen Orłowski przez wielu uważany jest za sobowtóra Rafała Masnego z kanału Abstrahuje. Jeśli nie dostrzegacie w tym zdjęciu podobieństwa, to nie wiem, co jest z wami nie tak. Gdybym to ja tak wyglądał, poszedłbym do restauracji Abstrahujów i spróbował zamówić coś za darmo. Wiecie, jak prezes. Jakby ktoś był zainteresowany, więcej zdjęć Bożena znajdziecie na jego Instagramie. A teraz nic, tylko czekać, aż Robert Pasut również doczeka się swojego brata bliźniaka. Numer 7. Marcin Malczyński, znany m.in. z tego, że wita się ze swoją gitarą, od dzisiaj być może znany również będzie ze swojego sobowtóra, niejakiego Jeremiego Alana Steinka. Mówiłem o nim w odcinku o 10 dzieci, które zabiły drugiego człowieka. I wielu z Was dostrzegło podobieństwo. 23-letni Jeremy Steink namówił swoją 12-letnią dziewczynę do zadźgania nożem swojego młodszego braciszka, sam natomiast zamordował jej rodziców, ponieważ nie akceptowali go jako chłopaka swojej córki. I chyba mieli rację. A Wy akceptujecie go jako sobowtóra Marcina Malczyńskiego? Dajcie znać w komentarzu. Numer 6. Tą propozycją zostałem zaspamowany najbardziej. A mianowicie, że youtuber Def do złudzenia przypomina urugwajskiego bramkarza Fernanda Muslera, z czym absolutnie muszę się zgodzić. A żeby było jeszcze ciekawiej, Def to gameplayer zajmujący się głównie grą w FIFA, czyli piłkę nożną. Przypadek czy przeznaczenie? Numer 5. Żeby i w tym odcinku nie zabrakło pięknych kobiet, przedstawiam Wam Paulinę Lis z kanału Lisie Piekło. Pod względem twórczości, jak dla mnie, to taki polski odpowiednik Amerykanki Grace Helbig. Jeśli zaś chodzi o wygląd, wykapana Claire Holt. 28-letnia aktorka z Australii, znana z takich produkcji jak Pamiętniki Wampirów, H2O, czy serialu, w którym gra obecnie, The Originals. A Wy jak uważacie? Podobna czy niepodobna? Numer 4. A teraz śpiewający Włodek Markowicz. Przyznajcie się, nawet nie zauważyliście, że podmieniłem osoby. Ten drugi to niejaki Feta Can, 41-letni turecki piosenkarz, kompozytor i autor piosenek. Chciałbym powiedzieć o nim coś więcej, ale jego strona na Wikipedii jest wyłącznie w języku tureckim. A być może jest gdzieś tam zapisane, że to na przykład zaginiony bliźniak Włodka, który na przykład wypadł z łodzi podczas wakacji we Włoszech i podryfował aż do Turcji, gdzie rozpoczął nowe życie. Numer 3. I samo X Pompa, mający na swoim koncie już ponad 1,5 miliona widzów, to zagrajmer, który swojego sobowtóra ma w piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Mirosław Klose, urodzony w Opolu, to najskuteczniejszy zawodnik w historii reprezentacji tego kraju oraz najskuteczniejszy piłkarz w historii Mistrzostw Świata. A w czym najskuteczniejszy jest sam i samu? Oprócz porywania tłumów? Numer 2. Jakub Król, jeden z najbardziej hejtowanych youtuberów minionego roku, ma swojego sobowtóra w teledysku norweskiego zespołu Staysman & Les pod tytułem Larerina. Numer 1.
Żeby było ciekawiej, jego sobowtór również jest homoseksualny. Co oczywiście bez problemu można dostrzec na teledysku. Sztuczna opalenizna, kilo tapety i te charakterystyczne wydęte usta. Model pojawia się tu na zaledwie kilka sekund, ale to wystarczy, aby dostrzec idealne podobieństwo do naszego Jakuba Króla. Numer 1. No i na koniec, jakże mógłbym zapomnieć o Igorze Ignacym, czyli naszym polskim Justinie Bieberze. Ja sam pierwszy raz usłyszałem o nim w lipcu 2014 roku, kiedy to Cyber Marian zaprosił go do swojej kuchni i poczęstował wódeczką. Maybe wódka. Co no? Co no? The Polish tradition, wódka, my handmade Marianówka. When you're broken into... Także Justin Bieber. Ale nie wszyscy wiedzą, ale istnieje sobowtór jeszcze bardziej podobny do Igora Ignacego niż Justin Bieber. Ale o nim w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będziecie. I tym dwojącym się w oczach akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie. Między innymi 10 rzeczy, które dowodzą, że Sosnowiec to stan umysłu. Tradycyjnie nowych widzów zapraszam na moje dwa inne kanały, które prowadzę. Kanał z animacjami i z wyznaniami. Wszystko wyświetla się na ekranie. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już jutro. Cześć!